Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Jak zauważyłeś, mikrofibry, zerdy od Marcina, którego pozdrawiam zresztą. I teraz tak, wysłał mi te maluchy też, włącznie z tymi do osuszania. Filmik z tymi do osuszania już zapewne widziałeś. Jeżeli nie, propozycja się pojawi. Co do samych ręczników tych malutkich, to jest chyba 40x40 bodajże, tak wygląda. Nawet ich nie mierzyłem. Nawet nie znam ceny, od razu mówię, nie wiem. Ale znając życie, będzie moc. I teraz tak, co do ręczników. Marcin mówi tak, słuchaj, one są w granicach, w okolicy 300 gram. Gramatura. Mówię, okej, okay, ale odczuwalne są tak, jakby miały więcej. I zgadza się. Naprawdę. Co do samych mikrofibr. Super. Naprawdę rewelacja. Ja je teraz już przygotowałem do prania, bo są po zbieraniu pasty. Ale zanim je wyprałem, mówię, zrobię film, już nagram, żeby później... Prane już były dwa razy, zero jakichkolwiek zniszczeń. Ogólnie w dotyku miękkość. Czuć tu jakość, że takie zbite, że tutaj zobacz, tu nic nie odchodzi. Naprawdę rewelacja. Zbieranie wosków śmiało. Zbieranie kudeków, czyli rozprowadzenie śmiało. Sealantów, quickwaxów, bomba. Mega uniwersalne, a pasty uwielbiają. Coś niebywałego. Tak naprawdę mając te fibry, to woski, pasty, kudeki, wszystko tym lecisz. Nie próbowałem na powłokach, bo mi ich szkoda. Będę je miał do kudeczków. Zdecydowanie. Silancików, kudeków. Kładłem? Nie wiem, czy już było. A nie, będzie dopiero. Fajny produkt na nich, który jest wymagający, jeżeli chodzi o fibry. Tak, jest taki produkcik, który lubi mega wysokie temperatury i mega fajne fibry. No i te akurat się sprawdziły. No dobra, no myślę, że więcej nie będę czarował. Zajebiste są, no naprawdę są fajne. Nie wiem jak cenowo, nie wiem, nie mam pojęcia. Musisz sobie sprawdzić. Ja na szczęście dostałem, więc nie znam ceny. Nie patrzę, biorę, testuję, nie zaglądam, nie czytam. Tak jest najlepiej. A jeżeli zrobiłem to, że tak powiem, bo nieraz jest tak, że coś przetestuję, później mi tam wypominają, że to służy na przykład dawka taka, a nie inna. Trudno, no co zrobić. No mnie odpowiadała na przykład dawkowanie danego szamponu 30 ml albo 20 i było super, a producent zaleca 5. No, co zrobić? No, tak to jest, jak się nie czyta sposobu użycia produktu. I przy tym było tak samo. Ale co tu czytać przy fibrach? Sprawdzasz, bierzesz produkty, sprawdzasz, na czym ci się fajnie pracuje, czy na kudeku, czy na właśnie pastach, a te akurat sprawdzają się na wszystkim. I naprawdę są świetne. Wykonanie jest rewelacyjne. Dla mnie naprawdę bomba. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Wysechu. I teraz tak, biorę mikrofibry, mikrofibrę, która się dopiero pojawi na kanale, niebawem w sumie,